Często oba te obozy mają wrażenie, że w ramach swojego obozu są tym lepszym, tak? tym, który stoi po stronie prawdy. I czy nie uważasz, że długofalowo, nie dość, że media są za to współodpowiedzialne, tak jak się politycy, to jakby ten układ się w końcu wyczerpie? No, wszyscy byśmy chcieli, nie? No ty, bo ile można, tak? Znaczy, no, w sensie, że... według ciebie nie ma czegoś takiego, że jest lepsza, gorsza strona. Znaczy, nie, nie istnieje coś takiego dla ciebie. Nie, dla mnie nie bardzo, nie? W sensie wiesz, no, oczywiście można powiedzieć, że media publiczne powinny jednak mieć wyższe standardy niż media prywatne, i to, co się dzieje w mediach publicznych, jednak jest no, na pewno nie jest, jest bardzo daleko od bycia w porządku. Nie tak? mówię o mediach informacyjnych, tak? bo jeśli chodzi o ofertę kulturalną, no, no, to media publiczne no, biją na głowę komercyjne, no, ale jeśli chodzi o informacje, no to powinno być zupełnie inaczej. Ale jeśli chodzi o zmiany jakoś, wiesz, no, nie wiem, no, ja, dla mnie wiesz, to działalność, którą trochę ja robię, widzę, że trochę to też to się zaczyna, czyli pojawia się coraz więcej takich dziennikarzy, którzy jakby, no, mają tworzą własne społeczności i próbują prawda, przebijać się za pomocą własnego, niezależnego finansowania. Coś tu się dzieje, pojawiają się jakieś nowe portale, e, i mi się, ale mi się wydaje, że po prostu musi się. kwestia, no, że ta, ta, ta zmiana pokoleniowa musi nastąpić, tak? no, że, że, że po prostu musi odejść to pokolenie redaktorów naczelnych 50 plus, e, i, i, i dojść do głosu nowe pokolenie, które już po prostu sobie w kasze nie da dmuchać.